artysta rzeźbi swój dzień zaciemnienia pod rozmiar śmietnika, by mogła się czerń w światło doliną opuszczonego wysypiska przemieniać ku szczytom garbów. Pochylone nad wejściem do środka zdziwienie, że tam obecność rzeczywista bardziej niż przejrzystość nagiego kamienia, złożonego w miejscu, gdzie spał. Spójrz, jak z ekranu martwy szept rozsadza wnętrzności, pali to, co święte. Słowo żywe, idące ku tobie, niepełno sprawne lekcje o fenomenie, wieża zmagająca się ze swoją Babel, istnienie z nazwą w nagim ciele dusza, jak chwila i tylko kilka dźwięków. Zawstydzonym uśmiechem obrazy wiszące chórem na ścianach zadziwionych twarzy.